Witajcie drodzy widzowie, ja jestem Konrad Kapucin, a to są Rady Konrada i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat gier, a raczej nie porozmawiamy, tylko pogramy sobie w gierki. Tak naprawdę to nie... Kiedy wstajesz rano i problem się zaczyna, posłuchaj Rady Konrada Kapucina. Nie pogadamy sobie, o grach oczywiście. Moi drodzy, jak dobrze wiemy, istnieje wiele rodzajów gry. Ale ja wam powiem, jakie ja na przykład lubię. Ja na przykład lubię gry akcji, takie jak na przykład GTA 5, albo przygodowe, takie jak Harry Potter. Tak, drogie dzieci, istnieją gry o Harry Potterze. Jak nie wiecie, to jesteście niedouczeni. Teraz będę prawdziwym youtuberem. Wiecie co to jest? To jest ciastko. Będę go sobie jadł. Skoro już się najadłem i napiłem, to się będą zapytać się: Konrad, a nauczysz nas grać w CS-a? Niestety nie nauczę was grać w Counter-Strike'a, bo sam jestem w tej grze lamą. Ale mogę wam poradzić taki mały protip na strzelanie headshotów, łatwe strzelanie headshotów. Poleciła mi to pewna osoba, której imienia tutaj nie wypowiem na tym kanale ze względów politycznych i w ogóle. Co ja gadam? Ale mniejsza o to. Trzeba po prostu wejść na taką mapkę z celownikami, gdzie się strzela po prostu w celownik i wybierasz sobie normalnie celownik. Ja polecam wybrać kropeczkę. Dzięki niej będziecie strzelali takie piękne headshoty, że po prostu będziecie nazywani... Kurde, sokole oko będziecie się nazywali po każdym meczu turniejowym. Jak nie wierzycie, to sami sprawdźcie. Wielu ludzi i youtuberów używa tego celownika. Z tego co mi wiadomo, chyba nawet Izak używa. Co jeszcze o grach mogę powiedzieć? Każdy ma inny gust. Jedni lubią gry strategiczne, takie jak The Settlers, a inni lubią gry na przykład akcji, takie jak na przykład GTA. W ogóle Nikodem ostatnio rozpoczął serię z GTA 5, a nie, jeszcze nie zaczął. Przepraszam bardzo, to niedługo będzie na kanale gamingowym seria z GTA 4, przepraszam. Niestety, ja lubię gry akcji, tak jak mówiłem. Chciałbym sobie w GTA 5 pograć, ale nie mam niestety dobrego sprzętu, żeby sobie w GTA 5 pograć. Dlatego Nikodem zbiera mi na drogi komputer, żebym sobie w to GTA 5 pograł. Teraz ogrywa sobie czwóreczkę, a ja lecę pić kolę i żegnać się z wami, drodzy widzowie. Żegnajcie, pa pa, trzymajcie się ciepło, na razie, cześć.